Dzień dobry, moi drodzy. Witam serdecznie w kolejnym wideo. Dzisiaj wskoczyła BMW F36 2019 rok, kwiecień, data pierwszej rejestracji, czyli podejrzewam końcówka roku 18. 3-litrowa benzynka, jest to model 440 i 326 koni. 30 tysięcy przejechanych. W M-pakiecie, Alcantara w środku, sportowe fotele z pamięcią. Dużo, dużo funkcji. Dzisiaj robimy taką małą akcję. Nie jest to żadna naprawa. Dzisiaj zakładamy sportowe sprężyny. Sprężyny Aibacha. Kolega chce, żeby auto było troszkę obniżone. Przejdźmy do sprężyn i zaraz pokażę auto od środka i tak dalej. Tu mamy oto takie sprężynki. Aibach, auto ma leżeć niżej. Tu mamy również Aibach tylne, przednie. To będziemy dzisiaj przedstawiać wideo. Tak jak widzicie, M-pakiet, Shadowline, nie ma chromów, ma wszystko czarne. I pokażmy Alcantara, fotele z pamięcią. M-pakiet, łopatki w kierownicy. I jak widzicie, 30 188 km. Takie oto auto. Podnosimy auto do góry i lecimy z tematem. Silnika i innych rzeczy pokazywał wam nie będę, bez sensu, nie o to chodzi. Później będzie to widać w filmie, jak będziemy wyciągać. Rzucam koła, dobieramy się najpierw do przodu, robimy sobie przód, później przechodzimy na tył. Jeszcze samochód nie jest dźwignięty do góry, także widzicie, tak mniej więcej. Zaraz, ja mam metrówkę, tu mam metróweczkę, tak na oko sobie tylko zmierzymy. Później wideo sobie to porównamy, jak założymy sportowe sprężyny. I tu mamy środek. Kurczę, ręka mi się trzęsie. 37 cm. No, może ciut więcej. O, teraz jest równo, 37 ze środkiem. Zobaczymy, jaka będzie różnica po zabudowie tamtych. Po zabudowie tych sprężyn, czy auto zejdzie bardzo nisko. Jak widzicie, auto jeszcze nie jest podniesione. Także dźwigam samochód do góry, ściągamy koła i przystępujemy do roboty. No i tak. Tu mamy silnik. Tak to wygląda. Zresztą widzicie ten przebieg, to jest wszystko suchutkie. To jest wszystko nowe. Jak to BMW, dojście fajne od góry na kielichy. Zaraz ściągamy gumy, odkręcamy to wszystko. Zrzucamy koła, koła jeszcze są. I lecimy, lecimy, bo szkoda dnia. Dobra, światełko i lecimy po kolei. Lewa strona, przód. Tak jak widzicie, tak to wygląda. Tu musimy go... Nie mogę sobie teraz skręcić tą ręką. Tu musimy go... O, śrubeczka. Wyjmujemy całość na dół, wyciągamy amortyzator, duże dociski hamulcowe, dwa tłoczki i tu mamy, widzę, dystanse założone na te felgi. Nie wiem czemu, może kolega chciał, żeby to troszkę odstawało, a może to jest z oryginału, ciężko mi powiedzieć. Nie skupiamy się nad tym, lecimy dalej z tematem. No i ten tego. Tu jak widzicie, ta guma, która była, została wypatroszona. Tu do kielicha mamy przekręcony amortyzator. Tu oczywiście śruba, nakrętka, śruba od rozpórek wylatuje. Tu zaraz wyciągamy, o, zaślepki, pod spodem są śruby. Tu te dwie. I tam jest ta sama sytuacja. Tą też odkręcamy i dziabiemy. Tak to wygląda. Obie strony gumy sobie już wyjąłem. Tak jak widzicie. O, to jest to, które przychodzi na kielichy. Takie spineczki, na takie spinki jest to. Spinki, klipsy. Jest to przymocowane. W takim miejscu jesteśmyśmy. Drążek reakcyjny.
odkręcony od wahacza. Od wahacza mówię, od amortyzatoru. Tu przewody sobie wypiąłem. Cały uchwyt, który wchodzi o, w ten sposób do środka, wykręcony. Co jeszcze? Tu mamy od regulacji świateł. Wysokość świateł, jest to czujnik od świateł ksenonowych. Tu przychodzi na ten wahacz dolny. Tak jest spięty, jak widzicie, klamra. To sobie wypinamy. Musimy wyjechać całą zwrotnicą na dół, żeby wyskoczyła nam tutaj noga od amortyzatora. O, tu już mamy śrubę wykręconą. Jak widzicie. O. Tu jest ta śruba. O, która wchodzi tutaj na zwrotnicę. Tu, o, w to miejsce. Musimy sobie całą zwrotnicę, wszystko na dół obniżyć, żeby wyskoczyła nam tutaj noga od, no żeby amortyzator wyszedł. Wiecie, o czym mówię. I jak już to wyskoczy, jak wyjmiemy sobie amortyzator tutaj stąd, zaraz przechodzimy do góry i tam odkręcamy wszystkie te śruby, które tu widzicie. O. To wszystko sobie musimy wykręcić, wyskakujemy z amortyzatorem, ściągacze na sprężyny, ściągamy sprężynę, zakładamy nową sprężynę, spinamy, no i ta sama zasada, jak rozkładaliśmy, tak samo składamy. Ale to postaram się pokazać w dalszej części. I występów ciąg dalszy. Drążek kierowniczy wykręciliśmy. Tutaj ten wahacz górny, o ten tutaj, kość, ja to nazywam kość. Wykręciliśmy, teraz łatwo będzie można sobie, ten dolny zostanie, on się tyle nadda. Gdyby nie, proponowałbym poluźnić sobie tutaj śrubę, żeby tych gum tutaj nie nadwyrężać. To musi nam jeszcze troszkę zejść na dół. Widzicie, o, tu mi stanęło. Tyle wyskoczyło. Reszta stanęła. Ściągamy go na dół. Zaraz pokażę, jak uwolnię dół amortyzatora. Jak to wygląda. Tak to wygląda. Tu nam nóżka już wyskoczyła ze zwrotnicy. O, dół amortyzatora. Teraz idę na górę i odkręcamy wszystkie te śruby, które tutaj są. Jak wyciągnę amortyzator, położę go na ziemi i pokażę dalej. I takie dziursko nam zostaje. Śrubeczki. I tu mam amortyzator. I teraz uzbrajamy ściągacz. Spinamy sprężynę. Odkręcamy centralną śrubę. Nakrętkę, przepraszam, tutaj. I ta sama akcja, zakładamy nowe sprężyny. Składamy to do kupy. Słuchajcie, no nie udało mi się pokazać momentu ściągania. W każdym razie tak to wygląda. Sprężyna jest rzucona. O. Stoi jeszcze nowa. Tu mamy górne mocowanie na łożysku. Tu jest ta nakrętka. Zaraz to wszystko zakładamy. Rozpinam sobie teraz starą sprężynę. Ściągam zaraz nową. I wkładamy w amorka, tak jak widzicie. O. Wkręcamy w centralną nakrętkę. Tą tutaj. Klucz 19. I lecimy z tematem. Dobra, zanim zacznę popuszczać sprężynę, z tego też co nieco pokażę. Tak to wygląda. Sprężyna jest spięta, jak widzicie. Nakrętka już tam w środeczku jest. Załapana. Poluźniamy teraz sprężynę. Tu sprężyna dochodzi do samego końca, do gumy. Na górze od drugiej strony. Poluźniam ściągacz. Jak to będzie wszystko w komplecie założone, to Wam pokażę. Tak to wygląda całościowo. Aibach. Tu, jak widzicie, o, do tej gumy i druga strona, gdzie się kończy ta sprężyna, o, i tu musi dojść nam do tej gumy. To jest wtedy równiutko założone. I tak zakładamy amortyzator. Amortyzator i sprężyna w środku. Tu jeszcze nie widzimy żadnej różnicy. Później go sobie zmierzymy jeszcze raz. O, tak dotąd wchodzi. Tu przychodzi ten uchwyt, gdzie idą przewody od ABS-u i od zużycia klocków. O, ten tylny tu. Tam są jeszcze nie wpięte. Zaraz to wszystko będziemy sobie ściągać. Tu widzicie, jeszcze jest luźne. Śruba niedociągnięta. Od tego tutaj wahacza. O, górnego też nie. Zaraz to będziemy wszystko robić po kolei. Rozbieramy teraz prawą przednią stronę i lecimy dalej z tematem, bo już jest późno. Dzisiaj auto musi być do oddania. A więc taka pozycja. Prawą stronę
też mamy skończoną. Powpinane, podociągane. Troszkę smarku daliśmy. Jak nie posmarujesz, to nie pojedziesz. Nie pojedziesz, jak nie posmarujesz. No i tyle. I przechodzimy zaraz na tył, dociągamy sobie wszystkie te śruby, nakrętki, pierdółka. Tu mamy lewą stronę i będziemy mierzyć, panowie. Będziemy mierzyć, zobaczymy, o ile stoi niżej. Tu mamy zapięty ten czujnik, tak jak widzicie, od regulacji świateł, wysokości świateł. Przodzik mamy gotowy. Troszkę to wytarliśmy, tak jak widzicie. Aibach. Aibach, gdzie on jest? Tam u góry. Aibach. Założony. Przewód od ABS-u wpięty. Wszystko zapięte. Nie, że reklamujemy firmę, ale ponoć. Nie, że reklamujemy firmę, ale ponoć, kolega mówi. No, ponoć. Ponoć dziewczyny, które zobaczą BM-ę na tym zawieszeniu, to piszczą. Potrafią bieliznę ściągnąć przez głowę. Serio? A to tego. Tak mówią, bo na opinii tego. Na forum? Na forum. Tak pisali, no tak. To fakt. No zobaczymy, później się zapytam kolegi, czy ściągały bieliznę przez głowę. I tu mamy lewą stronę skończone. Przechodzimy na tył. Tylko pokażę, bo chcemy to ogarnąć na biegusiu. Jak widzicie, sprężyny są osobno, nie z amortyzatorami. Lecimy z jedną, z drugą na dół, wyjmujemy starą, zakładamy nową. Tamtego kolegę, co stoi tam, widzicie na tych kółkach czterech. O, tamten tu. Podstawiamy i wkładamy śruby, skręcamy wszystko do kupy. Druga strona, oczywiście ta sama zasada. Dobra, my działamy, jak już rozprujemy sobie jedną sprężynę, wyciągniemy, pokażemy i po kawałeczku do końca. Słuchajcie, teraz tak, tu są takie plastiki, widzicie? Tu ściągamy je. O, te podpórki. To są plastiki plastikowe. Paczajta. O, tak to idzie od dołu, wiecie, o co chodzi. Dziesiąteczka, cztery, tu jak widzicie, o. I teraz co? Jak mówiłem wcześniej, tu dwie śruby mamy odkręcone i zaraz to wypruwamy. Tylko jedna ważna rzecz, z tyłu na lewym wahaczu ma też czujnik. O. Opornik przepływowy. Też odkręćmy sobie najpierw dziesiąteczkę, żeby nie szarpać na dół, bo go urwiemy. A on też kosztuje troszkę pieniądza. I jeszcze jedna rzecz, tą śrubę zostawiamy, nie ruszamy. To jest zbieżność na tylnią oś, kąt i tak dalej. To w ogóle całkowicie zostawiamy, odkręcamy sobie tylko dwie. To już nam wszystko lata, jak widzicie. O, naciągniesz ją już? No pewnie. Ty no, ale coś nie coś potrafisz. No. Coś nie coś potrafię. Ja tam się nie chwalę. Mam talent. Także my wyciągamy sprężynę i zaraz zakładamy Aibacha. Zobaczcie. Moi drodzy parafianie. Ona ma więcej zwoi. Jest grubszy drut. Jest grubszy drut. Chociaż czy on jest grubszy? Suchmiarką, ty mówię, no suchmiarką by trzeba było zmierzyć. Ale podejrzewam, że to jest miększy materiał. Miększy czy miększy się mówi? Miększy. Miększy. To jest od wytrząsacza z bizona. Także my wjeżdżamy, pokaż te gumy. A teraz sezon. O, tu są te gumy, tak one muszą leżeć, tu są piny. Tu gdzie jest ten pin, jest na dole. To wchodzi w wahacz. Dobra, ziomuś, zakładamy. I teraz tak. Tak jak widać, tu jest góra i tu jest dół. I wkładamy. Wjeżdżaj, ziom. Coś nie, coś potrafię. Ja się nie chwalę. To jest as, nie? I wjeżdżamy ze spłężyną. Zazła na pin? Pewnie. Dobra, ustawiamy to. Zaraz podstawiamy naszego trzeciego kolegę. O tego tutaj, o. Tego. To jest emerytowany, no ale. No, jeszcze nie taki emerytowany, bo on dobrze funkcjonuje, wiesz co. Jak już olej będzie gubił i nie będzie trzymał. Pamiętasz, jak żeśmy podstawili pod silnik i całą noc stał? I wytrzymał? Trzymał silniczek? Trzymał. Ale to dotyczy się każdego jednego z nas. Że co, jak już będzie starszy i nie będziesz trzymał, to co? To wiesz, co będzie.
kupujemy pampersy i do roboty. Dobra. Pieluchu majtki? I mamy iBaha w środku. No to znaczy ja powiem wam tak, auto jest takie i tak jest fajne, i tak było nisko. 37 cm jak widzieliście chyba, z tego co kojarzę na wideo, nie przewijałem tego jeszcze, sprawdzimy sobie to później jak go postawimy. Troszkę ruszymy nim przód, tył się przyhamuje, bo wiadomo, że on siądzie. I wtedy zmierzymy go jeszcze raz od środka koła do obotnika i zobaczymy, czy to jest faktycznie aż taka różnica. Obie strony mamy już skończone. Tutaj te długie śruby, jak widzicie, wszystko jest dociągnięte. Sprężynka w środku. Maybach. Maybach w środku. Zakładamy teraz te plastiki, takie osłony od dołu, które leżą na ziemi. Zakładamy koła, opuszczamy auto na dół, ruszymy przód, tył i zmierzymy go raz jeszcze. I to już będzie jako ostatnie wideo. Tu jeszcze tylko co chciałem pokazać, zobaczcie, o taki fajny ma... Bulgulator. Tak, fajny ma tutaj, widzę, silniczek do otwierania, zobaczcie czego. Taran, klapki. O, otwiera się klapa, żeby fajnie pierdział i głośno chodził. Ale wiesz co, powiem ci jeszcze tak nawiasem mówiąc, wiesz z czego jest wzięty ten patent? Z czego? A czy pamiętasz jak w 30-tkach, w 60-tkach były klapki na kominach? Ty, w ciągnikach, faktycznie, ty masz rację. No i to jest patent, widzisz. To jest patent, To są 70 lata. 70 lata, no. Technika, no ale to z drugiej strony ci powiem, to co dobre zostawili, nie? No. Dobra, na dół. Tak jak widzicie, tu mamy to, te dziesiąte... Oj, kurczę, te dziesiąteczki na tą osłonę plastikową, na wahacz. O, tu i tu, i tu czwarta. To już jest pozakładane. Tu mamy drugą. Zakładamy koła. I mierzymy, mierzymy. Zobaczcie, tu są te gniazda, takie piny, żeby tu te piny wchodzą od gumy dolnej. Teraz tego nie widać, bo założyliśmy te plastikowe podstawy, ale może go tu pokażę. O, widzicie go? Tu jest ten pin, wystaje tam z tyłu, tam go widać. To, żeby ładnie siadło, żeby wszystko było równo. O, tak to ma wyglądać. Wszystko mamy podkręcane. Gumki pozakładane, koła założone, samochód już stoi o własnych kołach, troszkę jak widzicie z podnośnika się ruszyliśmy. Bierzemy miareczkę i mierzymy. Ziomuś, przytrzymaj mi tam bardzo cię proszę na środku koła. Nie, 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 tu, na środku, tu, od, o, gdzie mój paluc. Ok. I patrzcie. 36. Jak pojeździ troszeczkę? Jak pojeździ ona z pół centymetra, może 4 mm siądzie. 1,5 cm powinna siedzieć niżej normalnie. Tak jak mówi producent tych, no szybko. Maybacha. Zobaczcie, która jest godzina. 9 wieczorem. Także my kończymy imprezę. To była znowu akcja na spontana. Dobra, zamykam maskę, ziomuś, nie? Dokładnie. To była znowu akcja na spontana. Fura gotowa do oddania, taka oto bunia, samochód sam sobie ładny. Facelifting jak widzicie, o, 440i. Ale jeszcze... Nie pokazuj mi tego, co na środku tutaj jest. Drodzy widzowie, jakbyście mogli zwrócić uwagę na jeden taki mały szczegół. Dlaczego Tomaszek tak bardzo uwielbia takie auto? A ty świnio. Więc... Tam możesz pokazać, to moje tablice, to. Które wam się ładnie podoba. Moim zdaniem ta czarna jest ładniejsza. Też mi się wydaje, wiesz. A tam jest 3 litry diesel. To jest dopiero maszyna. Także wiecie. Pokażemy ją jeszcze od tyłu, chodź. Takie koło. I taka dupa. Kenański! Ein centymetra. Okej, kolega już jest po samochód. Wyjeżdżamy furmanom.
teraz go jeszcze raz zmierzymy. Genau. Halt man bitte hier in der Mitte. Da in der Mitte. No, prawie pół centymetra, trzeci jeszcze na dół. To jest tylko to, co wyjechaliśmy z hali. Ok, na tyle. Dobra, moi drodzy, także fura odjeżdża do domu. Po wymianie sprężyn, chłopak bardzo zadowolony. Efekt taki, jaki chciał, taki ma. Także tyle w temacie. Widzieliście, aż tyle. Zbyt wiele operacji nie było. Temat ogarnięty. W sumie przód i tył. 3 godzinki nam to zajęło. Słuchajcie, chłopcy i dziewczęta. Ja już w swoim samochodzie. Kolega właśnie wyjeżdża. Ja już lecę do domu. BMW pojechała. Chłopak bardzo zadowolony. Ja powiem tak, ja bym tego nie zakładał. Nie jest to coś, co faktycznie tak upiększa samochód. No ale w każdym razie z naszej strony jest tyle. Dziękuję Wam pięknie za obejrzenie. Jeżeli materiał się podobał, zachęcam do łapki w górę, jak i do zasubskrybowania kanału. Powtarzam to w każdym jednym wideo. Z mojej strony na chwilę obecną tyle. Teraz będzie 3-tygodniowy urlop. Niestety żadnego wideo wrzucał nie będę. Dopiero jak się ogarnę, wrócę z urlopu, wtedy będę, że tak powiem, kontynuował. Do usłyszenia. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi, uważajcie na siebie. Na razie. Hej, hej.